Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ćupaka. Link w opisie. Dane są liczby a, to jest logarytm przy podstawie 1, 2 jest 8, b, logarytm przy podstawie 4 jest 8 i c, logarytm przy podstawie 4 jest 1, 2. Liczby te spełniają warunek. No i mamy określić kolejność tych liczb. No to sobie policzmy. Najpierw liczbę a to jest logarytm przy podstawie 1, 2 z 8. Czyli innymi słowy możemy zapisać w ten sposób. I teraz 1, 2 do potęgi a daje 8. 1 druga do jakiej potęgi daje 8? 2 do trzeciej daje 8, czyli 1 druga do minus trzeciej. Czyli nasze a równa się minus 3, gdyż 1 druga do minus trzeciej daje 8. Zobaczmy, 1 druga do minus trzeciej to jest to samo co 2 pierwsze do trzeciej, bo odwracamy, czyli mamy 2 do trzeciej, czyli 8. Ok, czyli nasze a to jest minus 3. Teraz b. B to jest logarytm przy podstawie 4 z 8, czyli logarytm przy podstawie 4 z 8 to jest b. 4 do potęgi b daje 8. 4 do potęgi b daje nam 8. Tutaj zamienimy sobie na dwójki do potęgi, czyli 4 to jest 2 do drugiej i do potęgi b to się równa 8, czyli 2 do trzeciej. Czyli 2 do 2b to jest 2 do trzeciej. 2b to 3. Dzielimy przez 2, b to 3 drugie. Nasze b to 3 drugie. No i teraz liczbę c policzmy. Czyli c to jest logarytm przy podstawie 4 z 1 drugiej, czyli logarytm przy podstawie 4 z 1 drugiej równa się c. 4 do potęgi c daje nam 1 drugą. Zapiszmy, 4 do c daje nam 1 drugą. No i teraz czwórkę zamieniamy na 2, czyli to jest 2 do drugiej i do potęgi c daje nam 1 drugą, czyli 2 do minus pierwszej. Czyli 2 do 2c to jest 2 do minus pierwszej. 2c to minus 1, dzielimy sobie przez 2, c to minus 1 druga. Nasze c to minus 1 druga. No i teraz ułóżmy w kolejności, zobaczmy w kolejności od największej do najmniejszej. Największa z tych liczb to będzie 3 drugie, później będzie minus 1 druga i później będzie minus 3. Czyli 3 drugie to było b, minus 1 druga to było c i minus 3 to było a, czyli bca. bca to jest odpowiedź d.